Cześć kochani, witam Was w nowym odcinku. Odcinek, który będzie opowiadał o czterech fajnych zapachach, które aktualnie goszczą na moim tutaj stoliku, które Wam polecam, które używam, także zostańcie ze mną. To jest taka specjalne zapachy, które właśnie mi będą towarzyszyć na tą jesień, czyli takie jesienne zapachy. Zapowiedzi. Dzisiejszy odcinek będzie o takich czterech zapachach, które Wam tu chcę polecić na jesień. A w zasadzie takie zapachy, które jeśli ktoś bardziej tutaj ma ten swój zapachowy gust jak ja, to będzie na pewno chciał i przypadną mu do gustu te perfumy. Więc dzisiaj przedstawię taką czwóreczkę, która gości u mnie tu na jesień. Myślę, że to są warte uwagi zapachy, a także wspomnę o takich zapachach, które są bardzo niszowe, może bardziej mainstreamowe, ale też niedostępne wszędzie, ale pokażę je Wam, bo z uprzejmością mojej koleżanki mogę tu przedstawić takie dwa zapachy, które uważam, że są zdecydowanie bardzo dobrej jakości, a może Was zainspiruje. Ale przechodząc właśnie do głównego tematu dzisiejszego odcinka, a więc o perfumach, które ja skompletowałam na tą porę roku, czyli właśnie na oktober, na październik tutaj dla mnie. I w zależności od tego, jak się czuję albo jak chcę się czuć, to wybieram te perfumy. Pierwszym zapachem jest, ja wspominałam Wam o tej edycji, Kupione w ciemno. Zapraszam do odcinka, którego jeszcze nie oglądałyście, ale właśnie opowiada tu o takich kupionych w ciemnych zapachach. Między innymi kupiłam mniejszą pojemność Lightly Bloom. To jest przepiękny zapach, który był lansowany, słuchajcie, w 2018. Między innymi jest piżmo, jest też taki lotusowy akord, no i jest moja ulubiona peonie. Słuchajcie, ten zapach dla mnie jest odpowiednikiem na pewno Chance Chanel, zwłaszcza tej wersji Eau Fraîche. Przypomina mi to niezmiennie coś, co ja używałam, ale dlaczego nie wiem, taka tańsza edycja właśnie Chance Chanel albo czegoś takiego bardzo świeżego jak Blooming Bouquet z Diora, więc polecam Wam ogromnie. Jak chcę się czuć taka właśnie naenergizowana, to sięgam po ten zapach, bo ten zapach jest bardzo słoneczny, czyli tak jak dzisiaj u nas zaczyna się mroźnie, takim właśnie, może nie przymrozkiem, ale rano jest dość takie, tak chilly, tak bardzo specyficznie i ostrzejsze powietrze, natomiast później jest to słoneczko, więc tutaj przygotowujemy się na ten dzień, tak jakbyśmy dopiero wyszły spod prysznica, właśnie takie świeże. I jak ktoś lubi właśnie Chance Chanel czy Blooming Bouquet, to polecam właśnie taki tańszy odpowiednik. Także to jest taki, jeżeli ten dzień jest słoneczny, to właśnie tutaj Wam go serdecznie polecam, taki zapach. Następnym zapachem, który jest u mnie już wielokrotnie gościł, przepraszam, na kanale, wielka butelka, ja się ciągle bryska mnie w pracy, ze specjalnej edycji Lux Fragrance, takich luksusowych zapachów Estée Lauder, skomponowanych przez bardzo wybitne nosy perfumeryjne. Uwierzcie mi, naprawdę te, które stoją za La Vie Belle, za Tomem Fordem, Diorem i mega, mega innymi takimi sukcesami w świecie perfumeryjnym, a więc Tender Light Estée Lauder. Zapach przepiękny, świeżo mi nadal przypomina trochę gumę balonową, mimo że główne akordy to jest właśnie zielona herbata, jest przepiękny, taki przepiękny woal irysowy, jest bergamotka, więc on jest taki mega świeży, ale gdzieś jest z nim ukryte właśnie takie drugie dno, które daje takiego fajnego pazura właśnie tego irysowego, a jednocześnie jest mega świeży i sprawia, że jesteście bardzo pozytywnie nastawiony, jak ja mam trochę gorszy dzień, albo chcę się tak bardziej skoncentrować, zenergetyzować, to jest przepiękny zapach. On występuje 40 ml albo właśnie, słuchajcie, w takiej wielkiej butelce. Coś przepięknego. W ogóle przyjrzyjcie się tym Lux Fragrances. One są dość drogie, przyznam szczerze, ale można kupić travel size, tą mniejszą, i w tym momencie macie przepiękną, malutką buteleczkę, którą możecie, że tak powiem, przetestować.
Następnym zapachem, o którym chcę tu powiedzieć, i ja się bałam, że oni, słuchajcie, discontinue. Zresztą będzie tu mowa o dwóch zapachach. Jeden chyba jest już discontinue, chociaż jak widziałam na stronach online, tych perfumeriach online, że on jest. A mianowicie zapach, który teraz jest bardzo poszukiwany. Moje klientki zaczynają znowu go szukać. A więc jest to piękny Estée Lauder Sensuous Nude, wersja taka kaszmirowa. Słuchajcie, on naprawdę, jak go wąchacie, to macie wrażenie, że założyłyście właśnie kaszmirowy płaszcz, kaszmirowy jakiś taki otulający szal i po prostu tak się czujecie właśnie znakomicie, jesteście eleganckie, pięknie ubrane, dystyngowane i jesteście otoczone właśnie takim zapachem. To jest zapach, który jest tutaj rozpoznawalny jako taki piżmowy, lekko słodki, tam jest kokos, trochę taka pudrowa nuta i waniliowa. Ja zawsze zapominam, co w nim jest, ale naprawdę teraz jest straszny boom na ten zapach. Jest też bergamotka, różowy pieprz, przepraszam, heliotrop i takie właśnie drzewne nuty. Jest też konwalia, ja nie czuję, ale naprawdę ten kokos zaostrza ten zapach właśnie tutaj z miodowym takim akordem, troszkę jest też jaśminu i daje naprawdę, słuchajcie, poczucie, jakbyście były owinięte kaszmirowym szalem, kaszmirowym płaszczem. Jeżeli nie wiecie, jak pachnie kaszmirowy płaszcz, to właśnie polecam. Kto z Was spróbował ten zapach, to wie, że on jest specyficzny. Sensuous Nuit jest discontinued, jego już nie ma. Ludzie pytają, mi się on najmniej podobał, natomiast ta wersja nude jest coś pięknego, ale ona już jest chyba mniej dostępna, tak mi się wydaje, bo Sensuous jest nadal, natomiast ten jest mniej dostępny. I kolejnym zapachem, słuchajcie, stara buteleczka. Ja wiem, że teraz Gucci lansuje Florę zupełnie w innym tutaj opakowaniu. Ja mam tą starą Eau de Parfum, mam dwie butelki, bardzo się cieszę, bo ona jest tylko w nielicznych tutaj o internetowych perfumeriach. Taki zapach z różą, troszkę drzewny, jest paczula, słodki, troszkę taki zaostrzony z pazurem, jak ja to mówię, bo on jest bardzo słodki, ale gdzieś tam jest, słuchajcie, ukryte ten różowy pieprz i to drzewo sandałowe, taka kompozycja bardzo bogata, bym powiedziała, uwodzicielska. Skreowany był ten zapach by Frida Giannini. I która właściwie miała, słuchajcie, tak czytam sobie tu takie ciekawostki właśnie, że ona jakby inspirowała się takim szalem i oczywiście tym całym tutaj, tym wzornictwem szala, który był skomponowany dla księżniczki w Monaco, Grace. Więc wyobraźcie sobie, to jest bardzo dystyngowany zapach. Coś przepięknego, ja go lubię właśnie na takie zimniejsze dni, taki jest mega otulający, ale przy tym jest niemożliwie sensualny, taki femme fatale, bym powiedziała, taki właśnie naszpikowany tymi takimi, bym powiedziała, serotoniną, ale też taką sensualnością, tak bym to odebrała, bo jest coś w nim takiego, że jest słodkie. Nie lubię generalnie bardzo słodkich zapachów, ale ten zapach jest taki słodki, ale dystyngowany, ale jednocześnie ma gdzieś ukryte właśnie to drugie dno, gdzieś tą drapieżność taką, że jesteście na świeczniku, że zauważają Was. Jest takim może łapaczem komplementów, też bym powiedziała. Żałuję, że ta wersja znika, że mi się nie podobają te nowe Flory by Gucci. One są właśnie takie bardzo, trochę wiosenne, trochę jesienne, taki jakby kwiatowy ogród. Te buteleczki są przepiękne, ale coś w nich jest z środku, że one nie przemawiają do mnie zupełnie, więc bardzo żałuję. Jeżeli macie ochotę, to może jeszcze dostaniecie tą przepiękną wersję. Ja się cieszę, że mam premier i mam tą wersję, bo chętnie do niej wracam i uwielbiam. To są właśnie takie cztery zapachy, które Wam polecam z mojej toaletki, które będą ze mną na październik, które Wam polecam. Trochę świeżości, trochę takiej dystyngowanej nutki kaszmirowej, tak jak powiedziałam. Jestem ciekawa właśnie, co Wy szykujecie sobie na październik, albo już naszykowałyście, albo myślicie naszykować. Także koniecznie zostawcie komentarz, subskrybujcie, lajkujcie oczywiście i rozwijajcie ze mną ten kanał.
Do zobaczenia do następnego odcinka. Pa, pa. Miałam powiedzieć o tych dwóch zapachach, które dzięki tutaj mojej koleżance mam, a mianowicie mowa o Liz L. To jest bardzo taka naturalna linia zapachowań. Mam 5 zapachów z tego, co pamiętam. To są angielskie kosmetyki i ja mam tu number 15 and number 20 Botanical Essence. Ja Wam przedstawię wkrótce właśnie te piękne zapachy. Słuchajcie, ta projekcja jest cudowna. One się utrzymują bardzo, bardzo długo. Bardzo mi się podoba number 20, także ja Wam je na pewno przedstawię wkrótce.